Elżbieta Bieńkowska przyłapana z uśmiechem na pogrzebie. Zdjęcie wywołało zamieszanie. To zdjęcie wywołało niemałe zamieszanie i powraca do mediów, jak bumerang. W 2015 roku miał miejsce pogrzeb Władysława Bartoszewskiego. Na ceremonii pożegnalnej Elżbieta Bieńkowska została uchwycona na zdjęciu z ogromnym uśmiechem na twarzy. Podczas pogrzebu Władysława Bartoszewskiego, byłego ministra spraw zagranicznych Polski, nie zabrakło fotoreporterów. Jednemu z nich udało się zrobić niepokojące zdjęcie, które wywołało spore zamieszanie. Kiedy zdjęcie trafiło do sieci, wywołało skrajne emocje. Wiele osób uznało zachowanie Elżbiety Bieńkowskiej za nieadekwatne do miejsca i okoliczności, w jakich